Polskiej Szkole Wyższej na właściwie wszystkich kierunkach. Już w tej chwili mamy tak zwany profil praktyczny. To nas wyróżnia na tle innych uczelni, które z reguły mają profil ogólnoakademicki. Mamy też wspomaganie studentów w tym zakresie na dużo zajęć związanych z symulacją czynności zawodowych, zarówno w architekturze, jak i w produkcji, w inżynierii i w designie. Nauka w małych grupach ze specjalistami z praktyki zawodu, bezpośredni kontakt z prowadzącymi, dużo nauki na programach komputerowych, które są dedykowane pod dany kierunek, dużo laboratoriów też takich manualnych i to przygotowanie oczywiście rysunkowo-manualno-modelarskie na kierunkach kreatywnych. Mamy bardzo dobre relacje z trójmiejskimi firmami, no i nie tylko trójmiejskimi, bo zdarza się nam też troszeczkę dalej sięgać, z pracowniami projektowymi, z firmami wykonawczymi, z w ogóle branżą budowlano-architektoniczną. To jeżeli chodzi o architekturę, jeżeli chodzi o architekturę krajobrazu, oczywiście też tutaj firmy deweloperskie, firmy, które zajmują się urządzaniem zieleni, jednostki samorządowe, które zielenią się zajmują w miastach, parkach i tak dalej, to tu mamy bardzo dobre relacje. Mamy też świetne relacje z firmami wykonawczymi branży budowlanej. Jeżeli chodzi na przykład o architekturę wnętrz, to będą też firmy, które wyposażają wnętrza, firmy meblarskie, firmy od dekoracji i to tutaj bardzo prężnie działa. Mamy biuro karier, które zajmuje się organizacją praktyki. Mamy też specjalną jednostkę do projektów dofinansowywanych z Unii Europejskiej, która tutaj pomaga w organizacji płatnych staży dla studentów naszych kierunków.